No słuchajcie, jest to naprawdę szalenie trudne w pojedynkę założyć taki silnik, bo co trzeba się wsiadać i wysiadać z ciągnika, a podjeć, a przesuń, a nastaw, a popraw, a podnieś, a skos, a to, a tamto, więc jest to kłopot poważny, także to cały czas się z tym bawię, natomiast udało mi się w końcu w taki sposób posadzić ten silnik, żebym mógł zaczepić te szpilki tutaj i nie wiem, chyba w innym filmie Wam pokazywałem, w jaki sposób ściągnąć silnik do skrzyni biegów. I tutaj dokręcając tą śrubę u góry, tą śrubę tutaj na dole, to silnik w tym momencie przesuwa się cały czas do skrzyni, do swojego poziomu, który jest pożądany i wtedy to wszystko, przy czym to zajmuje czasu, no ale niestety w pojedynkę tak to się robi. No i tak sytuacja wygląda z tym. Powoli to się po prostu tutaj założy. Trudność będzie sprawiało jeszcze, słuchajcie, nastawienie wałka skrzyni biegów ze sprzęgłem, ale odkręcę tą obudowę i poprawię, słuchajcie, w taki sposób tarczę sprzęgła, że ona tam po prostu powinna wejść i nie powinno być z tym żadnych problemów. No, po zamontowaniu tego silnika przyjdzie czas na montaż przedniego zawieszenia, następnie kół i można powiedzieć, że traktor 47 jest już prawie złożony w całości. Pozostaną jeszcze tylko drobiazgi. No i cały czas będziemy po prostu robili relacje z tego. Także zapraszam do oglądania. No słuchajcie moi mili, silnik zamontowany jak należy. Okazuje się, że tam wałek w środku po prostu, który wchodzi ze skrzyni biegów do silnika, on oparł się o to miejsce, gdzie wchodzi do silnika, no i nie można było go przykręcić, dlatego podniosłem go dzisiaj jeszcze raz, przesunąłem delikatnie i wszystko w porządku. Także to, słuchajcie, koło zdążyłem już założyć, powoli będzie zetor najlepszy, 47 rok, praktycznie nie budzący żadnych wątpliwości, ale ponieważ kropi trochę, ochronimy silnik. No, kolejny dzień składania zetora. Dzisiaj, słuchajcie, odetniemy ten element, który do niczego tutaj nie pasuje, a przeszkadza wręcz w założeniu zawieszenia. Pospawane jest to z dwóch stron, będzie trochę więcej pracy niż przypuszczałem. No, zawieszenie oczyszczone. Spawy te stare, które były, to zdarte. Można podczepiać tura i założyć zawieszenie. No to do dzieła.
wstępnie zator przygotowany. Słuchajcie, cała idea polega na tym, że ja nie jestem w stanie mu zrobić, przynajmniej jeszcze na tym etapie remontu, bo się na tym nie znam za dobrze. Natomiast znam się na tym, jak on ma wyglądać. Dokładnie wiem, jakie części, w którego roku i jak je zamontować, żeby to było w oryginale. Oczywiście ten zator, słuchajcie, pójdzie na wymianę za jakiś inny ciągnik. Może na coś innego, jeszcze nie wiem. W każdym razie składam go w taki sposób, aby był maksymalnie oryginalny. Tu jest, słuchajcie, bardzo fajna sprawa, bo silnik tu jest po kapitalnym remoncie. Tu praktycznie wszystko zostało zrobione. No niestety historia była taka, że no nieskończony został remont. Panu się po prostu najnormalniej odeszło w inny świat i nie mógł tego skończyć. Silnik po prostu stał kilka lat na zewnątrz. Na szczęście tu było zasmarowane, ale to, co było na wierzchu, widać, że to jest mocno skorodowane, więc tłoki i tuleje będą do wymiany. Dół cały jest w bardzo dobrym stanie. Także ja postaram się go jeszcze uruchomić, żeby ten dół się tutaj kręcił. Zrobię to w ten sposób, że już zrobię sobie taką do wyciągania takie urządzenie do wyciągania tulei z silnika, cylindrów, i wyciągnę po prostu te tłoki z tymi tulejami i zobaczę od razu po prostu, jak ten silnik wygląda. Jeżeli to z tych opowieści, które znam a propos tego silnika z tej historii, okażą się prawdą, no to jest silnik w bardzo dobrym stanie. Zobaczymy przy okazji, w jakim stanie jest skrzynia biegów, czy tam nie jest nic poutrącane. Oczywiście na koniec tam będzie zamontowana przekładnia, bo 47 rok miał przekładnię, o czym mówiłem wcześniej, ale to się jeszcze okaże. Słuchajcie, tu jest jedno koło do niego już tylne założone, tu mamy dwie z przodu. Aha, jeszcze słuchajcie, przód. Oczywiście przód to nie jest od niego, natomiast to jest przód od ciągnika A z młodszej wersji po 50 roku. Przód od niego jest tutaj, słuchajcie, to jest ten przód, ale niestety nie mam do niego miski tej dużej, o której mówiłem Wam już wcześniej, więc potrzebuję tą miskę i wtedy zostanie ten przód zmieniony. W razie jakiejś tam, powiedzmy, sytuacji, no to ja tą belkę przednią dołożę do tego ciągnika i zobaczymy, co dalej. W każdym razie, no całe szczęście, zaczyna wyglądać to jak zator, a nie jak taka zbieranina z tamtym silnikiem od IFY. Jutro, dzisiaj już trochę za późno, bo obawiam się, że nie zdążę, ale jutro pojadę na wulkanizację, zawiozę felgę z oponą, założę mu tutaj to drugie koło, jeżeli zdążę, po prostu jak się wulkanizator tam określi. Co jeszcze? No, będę tutaj zakładał tą kolumnę kierowniczą, rozrusznik. No i powoli kompletujemy. Tutaj tą blachę podczas zakładania mi się wygięła, ale ją tutaj dognę z powrotem. No i tak zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, no co, chłodnicę dostanie tutaj oryginalną. Nie wiem, czy mam pompę wody. Będę musiał poszukać pompy wody, ale go spakuję, słuchajcie, na tyle, na ile po prostu tu będę miał tych części. Także to jest taka ciekawostka. No ja jestem ogólnie bardzo zadowolony, ponieważ spędzało mi to sens oczu, ta robota. Zwłaszcza, że zetor jest wyjątkowy, naprawdę, słuchajcie, bardzo niski numer, 5460 numer skrzyni biegów, to jest naprawdę niski numer w tej chwili, można powiedzieć. Dzielona pokrywa, fajna sprawa, naprawdę, przy tym silniku z tą wypustką, no to słuchajcie, to jest naprawdę super, super zetor. Także, no zobaczymy. Na dzisiaj tyle. Spróbuję, może wyjdzie z tego filmik. No i życzę miłego oglądania. Trzymajcie się, cześć. Witajcie wszyscy. Dzisiaj akcja naprawa zaczepu. Tutaj go zgubiłem, słuchajcie, widzicie, jest, nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie. Nie, nie trzeba. Pęknięcie jest porządne. Ja ten cały zaczep zgubiłem w polu, jak robiłem z tym, z bronami.
Potem chodziliśmy z sąsiadem, szukaliśmy tego zaczepu. Znalazł się i bardzo fajnie. Ale no, trzeba go tu zrobić. Wierka przygotowana, spawarka. I zaciski. Babcie było, nie? Różne. No. To muszę to złapać. Jak to kurde złapać? Żeby to się nie zrypało. Przyczynie, nie? Poczekaj chwilkę, poczekaj, ja se to złapię. O, widzisz, bo tu jest. No nie jest to proste złapać. Bo tu nie ma miejsca, ale może spróbujemy jakoś. O. Trochę złapało, dobra. I pospawamy jeszcze raz. No to do roboty. Dobrze widać? A ja wiem, jeszcze. Dobra, przeszlifowany. Teraz włączamy spawarę. Tu, ale czekaj, zaraz, żeby tak się spieszymy, panie, trzeba akumulator odłączyć. O, widzisz. Bo byśmy rozwalili akumulatory. Dobra, to najpierw odłączamy akumulatory. No, akumulatory odłączone. Można śmiało iść po elektrodę. No, są elektrody, słuchajcie. Tu położymy. No, tu zapniemy. Maszyna odpalona. No i spróbujemy, co to będzie. Na styku. O, jest. Ale coś słabe. No wygląda na to, że spawać, tylko żeby za 10 minut nie przyjechał. No właśnie.
Jeszcze tu od czoła. Przeprosiło ostatnio, nie? O, był. Ja nie wiem, czy Marek wodę nie spuścił. Kurwa, ja mu, ja u siebie nie spuściłem. Ale się w garażu to tam... Może jak na powietrzu jest. Tak, przybyło. Nareszcie będziemy mieli drogę. Kurwa, po tyle lata. Nareszcie? No. A no widzisz. Ona taka zła nie była, nie? Co? Ta zła, tam kurwa, tam dalej chyba, nie? Pianemu nie dał rady iść. Nie? O kurde! Takie dole. Tam trzecie jest, pasacie po pijaku nie pójdzie. A i dwóch pójdzie. Dwóch pójdzie, nie? Dwóch pójdzie. Będzie się trzymał do drugiego, nie? No, słuchajcie, my tu śmiechy chichy. No ale tak wygląda pospawane. Mam nadzieję, że będzie trzymało. Słuchajcie. Zobaczymy, okaże się w robocie. Jak przyjadę, jak sąsiad mówi za 5 minut, to znaczy, że poprawki trzeba zrobić. Od środka? Tu nie miałeś urwane? Nie, tu tylko to spadło z tego zaczepu. Przez to, bo to się rozlazło. Tyle roboty. Nie, no to jest wystarczy, nie? Tyle roboty to wystarczyło tam od masy wykręcić ten kabel. Ale nie, spokojnie, spokojnie. Szkoda, no, no, no. Szkoda, bo to nowe akumulatory to... O, pyk. I teraz to już... O, i trzyma. Trzyma, trzyma. Tylko się zmieszał. O, cholera. Wiesz co, dobrze by było to jeszcze od środka złapać, cholera. Tylko to trzeba by go zdjąć znowu, wariata. Odwrócić i jeszcze złapać w środku. Ale Marek, no przecież dolny zaczep masz, można na dolny linę zaczepić. No można na ten dolny, no. No tak czy nie. Ale to wiesz, przyjdzie przyczepę szarpasz, to trzeba zrobić porządnie. A to już... pani jest taka ciemna na kółkach, co ty na smykają ciągniesz, kurwa. Nie trzeba? No. Dobra, mówią, że nie trzeba. Jakby coś się stało, to będzie wiadomo odleci, kogo wina. No, to odleci. Dobra, to tyle z dzisiejszej takiej roboty, zaraz idziemy szarpać słupy. Dolne może się ciągnąć.